Oto Hawaje, wyspa i lud. Lud to Hawaje, a lud Hawajów to dzieci Tahiti. Eja Hawaj to najstarsza ze znanych pieśni hawajskich. Mówi o pochodzeniu wyspiarzy. Nie znając pisma, Hawajczycy uwiecznili swe dzieła w licznych i bogatych opowieściach: pieśniach, hula, eposach o bogach, królach i wędrówkach. Oczywiście historia ta podana może rodzić wątpliwości. Dzisiejsze Hawaje zamieszkują autochtoni jedynie w 20%. Większość ludności stanowią Azjaci, około 40%, w tym Japończycy, Chińczycy, Koreańczycy i Filipińczycy. Bieli mieszkańcy wysp stanowią 25% populacji, zarówno urodzeni tutaj, jak i przybyli ze stałego lądu. Resztę stanowią niehawajczycy, wyspiarze pacyficzni i afroamerykanie. Pisarz Somerset Maugham napisał To miejsce spotkania wschodu z zachodem, gdzie nowe miesza się z niewyobrażalnie starym. Wszyscy ci dziwni ludzie żyją obok siebie, choć ich język i mentalność są różne. Wierzą w innych bogów i wyznają inne wartości. Żyjąc po sąsiedzku, mieszkańcy nauczyli się obchodzić święta innych kultur. Hawajski Dzień, Kamehamehy, Chiński Nowy Rok, Buddyjski Obon, Amerykański Dzień Niepodległości czy katolickie Boże Narodzenie? Hawajskie wyspy są wystającymi szczytami podwodnych gór wulkanicznych. Mauna Kea, Mauna Loa na dużej wyspie są tak wysokie, że ich wierzchołki często pokrywa śnieg kontrastujący z tropikalnym krajobrazem u stóp wulkanów. Geologicznie Hawaje to jeszcze dziecko. Na długo przed powstaniem wysp lądy zdążyły uformować się w kontynenty. Według jednego z miejscowych mitów, archipelag wyłonił się z mroku w pierwotnej nocy. Inna legenda mówi o herosie z hawajskiego panteonu. małym niedawno zobrazowanym w bajce Disneya, Wajana. Sześć głównych wysp znanych jest pod charakterystycznymi ich nazwami. Oahu, wyspa zgromadzeń. Maui, wyspa dolin. Kauai, wyspa ogrodów. Hawaii, duża wyspa. Molokai... Przyjazna Wyspa i Lanai, Wyspa Ananasów. Przedstawiamy krótki opis wybranych wysp. Oahu z ruchliwym i zabytkowym Honolulu to najczęstsza destynacja turystyczna. Najważniejsze miejsca na Oahu to Waikiki, Diamond Head, Pearl Harbor i North Shore. Odkrywanie tajemnic wyspy najlepiej zacząć od Waikiki ze względu na bajeczne widoki oceanu ekscytujące sporty wodne barwnych mieszkańców i niezliczone sklepy. Niemal w zasięgu miejskich świateł znajduje się Kapahulu, pełne restauracji i osiedle rdzennych Hawajczyków. W pobliżu rozciągają się wzgórza i plaże Diamond Head. Maui i Kauai. Mimo coraz większych korków na drogach, Maui wciąż cieszy się popularnością, oferując turystom piękne zakątki i plaże, możliwość obserwowania wielorybów, pola golfowe, głębokie doliny przejazdy kolejką liniową nad górami, wzgórza, gdzie panuje przyjemny chód, lasy paprociowe, szczyt Haleakala i inne atrakcje. Kauai jest soczyście zielona. Wyspa znajduje się na północnym krańcu archipelagu. Jest to niezrównane miejsce z ogrodami, przyjaznymi mieszkańcami, cudownym wybrzeżem, Napali, kanionem Waimea pieszymi szlakami, łagodnymi plażami, terenami dobrymi na spływy kajakowe i kapryśną pogodę, gdy po jednej stronie wyspy leje deszcz, po drugiej świeci słońce. Duża wyspa. Ci, którym marzą się wszystkie możliwe widoki w jednym miejscu, czyli dymiące wulkany, pustynie, słoneczne wybrzeża, ośnieżone szczyty, lasy paprociowe i tęcze, bez wątpienia zakochają się w Hawaji. Często porównuje się ją do dzikiego zachodu ze względu na surowy krajobraz, poszarpane wybrzeże i prawdziwych kowbojów, którzy wypasali tu bydło na długo przed czasami świetności tego zajęcia na kontynencie. Obecnie wyspa słynie także z licznych luksusowych kurortów i rezydencji, którymi upstrzone jest Koala Coast, jak i reszta Hawaii. Na południe od miasteczka Hilo, w głębi lądu, potęga natury objawia się w czynnym wulkanie Kilauea. Które pluje lawą nieprzerwanie od wielkiej erupcji w 1983 roku. Można wybrać się na przejażdżkę wzdłuż krawędzi krateru, pospacerować wśród duszących oparów, a przy odrobinie szczęścia zobaczyć spływający do morza strumień magmy. Na pozostałych wyspach szuka się wytchnienia i odosobnienia. Warto spędzić dzień, tydzień lub dłuższy czas na przykład na Molokai czy Lanai. Wyspy te charakteryzują się wolnym tempem życia. W największym z miast ludzie jeżdżą konno, gawędzą i cieszą się przyrodą. Bez względu na to, która wyspa najbardziej nam się spodoba, aby miło spędzić czas na Hawajach, trzeba zwolnić, chłonąć piękno i poleniuchować trochę. Okazać szacunek naturze, przekąsić coś w lokalnej piekarence czy makaroniarni, albo pogawędzić z mieszkańcami o ich kuchni, historii, kulturze. Być po prostu Aloha.